Dzień dobry, albo dobry wieczór, zależy od którego będzie ten film. Ja was witam w 8 odcinku już z Resident Evil 1 remake, a my sobie ogólnie idziemy do sekretnego przejścia. Znaczy może nie sekretnego, ale no musieliśmy, jak widać, że dopiero w 8 odcinku z niego będziemy korzystać, no trochę się narobić, żeby je otworzyć. Ogólnie może zapytacie, dlaczego nie chodzę jednym korytarzem. Ponieważ patrzcie, tutaj macie ten korytarz, tu macie... Czy nie pokażę wam tak. Macie hol, nie? I wejdziecie w prawo i kolejne prawo, macie taki patrzcie, macie taki... Nie? To wiecie, dlaczego tam nie chodzę? Może to by było można oczywiście korzystać z tego korytarza, ale... Za drugim razem, jak tędy się przychodzi, tamtym korytarzem, to wyskakują sobie z okna pieski. I mamy do rozwalenia pieski, będą przeszkadzały. W tamtym korytarzu, a tędy tu, tutaj w tym miejscu nikogo nie ma i jest oczywiście o wiele szybciej. No, ogólnie już idę do tego sekretnego przejścia. I uwaga. Patrzcie uważnie, bo gdzie ono jest? Już wam pokazuję, patrzcie, jeśli jesteście tutaj, stoicie. Idziecie tak. Tak, tu jest to sekretne przejście. Czekajcie, muszę kliknąć tu, o. Tak, bo enter by wyłączył się zaraz. No, odgłos łańcucha, my wiemy już co tam jest, ale oczywiście prawdopodobnie to zostało zrobione, jakby to powiedzieć, jakby ktoś tu na początku gry jakby klikał te drzwi, nie, żeby przestraszyć co tam może być, ale my wiemy co tam jest i jak to wygląda, nie? I wiemy, że to jest Lisa Trevor, nie? Dobra. Tu mamy zapisywarkę. Znaczy maszyny do pisania, tą skrzynię, ale my nie potrzebujemy nic, bo schodzimy na dół. Już taki... A nie, przyda nam się jedna rzecz. Dobrze, że sobie przypomniałem w porę. Mi się zawracał, kurwa, 5 minut tracił odcinka. Przyda nam się zdobyte już dawno, dawno temu medale z wilkiem i orzełem, który obrabował fabrykę Jaboi, przypomnijmy. Potwierdzony. Schodzimy sobie tutaj po takim drewnianym moście. Mamy jaskinkę. Kurwa. O, dobra. Schodzimy sobie teraz po drabince. Na dół i mamy, no. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down, I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. To talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Tak, oddałem broń Baremu. Dlaczego? Ponieważ jakby robię zakończenie jakby najbardziej kanoniczne. Czyli w którym ratuję wszystkie możliwe osoby. Oczywiście teraz nawet jak oddamy Baremu broń, to te jakby uratowanie jego jest 50-50, bo
Prostyliza może go zepchnąć do przepaści, tak jak nas. Ale no, my spychamy wszystkie te obciążniki jakby i zobaczmy, co się dzieje. Lisa jakby dzięki temu, że rzuciliśmy te obciążniki grup. Oczywiście możemy przyjść i mamy zdjęcie, nie? List. Od Jessica Trevor. No, otworzyliśmy trumnę, ona zobaczyła czaszkę swojej matki, zabrała i zrobiła magika. A my możemy zapytać Barego, o co chodzi? I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. A ogólnie jak widzieliśmy, Barry chciał nas rozstrzelić. Skurwysyn. Barry nas. No ale co, znaczy ogólnie właśnie kanonicznym zakończeniem jest to, że ratujemy Barry'ego. Chrisa. Chrisa uratujemy później troszeczkę. Nie wiem, czy w tym odcinku może nawet. Nie wiem. Dobra, teraz robimy tak. Ładujemy tutaj medalion z wilkiem. Idziemy trochę dalej. Tutaj medalion z orłem. Otwarło nam się przejść. Tak. Schodzimy sobie na dół. Oczywiście jakbyśmy nie dali broń Baremu, to byśmy mieli tutaj jego rewolwer. I on by był na przykład... On jest mocniejszy od tego magnum, który my zdobyliśmy dzisiaj. Nie, w poprzednim odcinku. On jest trochę mocniejszy. Ale Bary by od razu sobie zdechł. Bo Liza by go zrzuciła. Dobra. To my schodzimy sobie. I jesteśmy w laboratorium. Podnieśmy sobie tego Inkrimona. I skitrajmy sobie do tego tu. Ogólnie teraz przyda nam się manierka i zapalniczka. O dziwo, po takim dużym, długim przeskoku czasem to nam się przyda. Ponieważ to będzie sporo zombiaków i będzie chodzenia troszkę i oczy częste wracanie jakby do lokacji, więc on te Crimson Heady mogą się porobić i stwarzyć jakiś problem. Dobra, mamy Pajzator. Dobra, nie żyje. To ja wezmę sobie tą roślinkę i sobie ją połączę. Chyba, że nie będę mógł, nie? Ale wydaje mi się, że będę mógł. Mogę. No, to zróbmy tak. Jak to? Spalmy go sobie od razu tutaj, napełnijmy do pełna naszą manierkę. Chciałem właśnie powiedzieć, że jakim cudem ja go nie mogę podpalić, jak widzę, że krew z niego wypływa. Dobra, śmieszna sytuacja, bo tutaj mamy emodiska. No, drugiego. Jeszcze potrzebujemy jednego. Żeby uratować Chrisa. A w sumie... Wezmę tego emodiska jednak, którego mamy. Sobie go schowam. Do kieszeni będę nosił. Dobra.
Dobrze, dobrze. A moldiski w sumie, no, warto mieć przy sobie. Teraz. Schodzimy teraz tutaj sobie na dół i rzeczy będziemy mieli, no, do takiego większego jakby obszaru tego laboratoryjnego. Amunicja, kurwa mać. Naprawdę? Tyle ammo i ty zajrzysz? Kurde, to drugi. No ale temu łeb rozwoisz. Dobrze, no to się... Podpalę ich. Może będzie tu gdzieś manierka, żeby napełnić te... Boże... Kurtister, czy może tu będzie gdzieś, żeby napełnić manierkę. Tu mamy ammo do Magnuma. Przyda się bardzo, bo... Magnum... No, Magnum... Zbieramy jakby... Amunicję sobie do niego. Bo no... Na walkę z bossem ostatecznie. Dobra. Ja teraz w ogóle nie wiem, skąd to wziąć. Ale tak, tu piszemy Ada. Co nie? A tu... Nie, przepraszam, źle. Przepraszam, źle to zrobiłem. Tak, tu piszemy John. Tak, tu mam napisać John. Ponieważ ten w ogóle komputer należy do naukowca czy pracownika, który miał właśnie imię John, a password to jest Ada, czyli Aidem poznamy w drugiej części Resident Evil. A dlaczego ona tu jest? Ponieważ... A tu piszemy cel. Tak tylko od razu powiem. Dlaczego Ada? Ponieważ... jakby... Ej... Nie będę mówił, o... Tak, bo zrobię dla was. Nie będę mówił, dlaczego Ada. O... Tylko powiem, że Ada Wonki ją poznamy sobie w drugiej części Resident Evil. Remake, bo oryginał nie będę grywał. Skoro to remake 0 i 1 gram, to też dwójki ogram. Chociaż dwójka, powiem, bo będzie fajniejsze może do oglądania, bo to będzie dwójka remake, a na przykład patrząc na to, że remake jedynki zrobiony został w 2002 roku, czyli gra jest o rok starszy ode mnie, a remake Resident Evil 2 jest z 2019 roku, to robi różnicę, więc gra oczywiście, wiadomo, będzie miała lepszą grafę, ale no, myślę, że jak skończę tego Residenta, to możliwe, że zrobię przerwę, żeby jakiegoś Tomb Raidera może zagrać, czy coś takiego. A może zrobimy powrót do The Walking Dead, o. Dobra, leży całkiem. Dobra, tu mamy taką maszynkę i tu wkładamy diska. Pierwszy MO diska jednego. Blokuje się taka jedna dźwignia. No dobrze, pisze tam. No git, wszystko jest. To mam jakiś faks ogólnie. No dobra. Tu weźmiemy o tą taśmę.
Slide filter to się nazywa, ale to jest taka... O, Incribon. Ale Incribonów mam już kurwa tchuje, więc się nim nie przyda. Ogólnie. Teraz tak. Żeby trochę sobie zwolnić miejsca w ekwipunku. Idziemy tak, tutaj. Idziemy do góry. Pójdziemy do skrzyni, wyrzucić sobie manierkę i zapalnić to, bo już to nie będę potrzebne. I sobie co zrobimy jeszcze? Chyba nic. O, a, dobra, już wiem co dalej zrobię. Musiałem się zapomnieć oczywiście. Bo już z tego co pamiętam nie będzie takich zombiaków, a jak no jak będą to sobie jakoś poradzimy, mamy trochę przedmiotów do obrony, więc... Nie, emojis zostaje. Dobra. Idziemy sobie tu. Znaczy wracamy się. Prawie całą grę się kurwa wracamy. Bez kitu. Dobra, lecimy tu w lewą i wchodzimy tutaj. Ogólnie odblokowaliśmy sobie dopiero ten pokój jakby zdalnie, bo ten pokój ogólnie będzie zamknięty na samym początku. Więc wchodzimy tutaj. Tu mamy emo diska kolejnego, już ostatniego. Teraz musimy tak, zaaplikować do tego projektora ten. I mamy jakby wszystkie, nie wszystkie oczywiście, ale że... wytwory naukowców zabrali. Mieliśmy tam Cerberus Chipsy. Tu mamy Neptun. Tu mamy Huntery. Mamy Tyrant. Tego nie spotkaliśmy. Chociaż spotkaliśmy się z... O! Spotkaliśmy się z Tyrantami w Resident Evil Remake. Z jednym oczywiście. Ale patrzcie kto tu jest. Po prawej stronie na maksa jest Albert Wesker, kurwa, i co? A tu mamy kod 8462. Idziemy teraz sobie tutaj. Bierzemy o ten taki, tutaj mam taki panel na ten. Bierzemy. Ściana się otwiera, kurwa. Nie no, mówię, ten Resident Evil jest taki śmieszny, że wiesz, wpisujesz kod, tu ściana się otwiera, nie? Dobra, mamy taki o klucz. Laboratory key. A tu mamy jakby możliwość obejrzenia filmu, który znaliśmy w pierwszym odcinku u Kenneta. Także zobaczmy go. No i prawdopodobnie chwilę później my przyszliśmy właśnie do Kenneta. No tu mam amunicję do shotguna chyba. Tego co mi się widzi. Ale ją, no weźmy sobie. Weźmy ją sobie i no i wychodzimy z tego pokoju, nie mamy co tutaj robić. Wzięliśmy sobie laboratoryki, otworzyliśmy sobie film Kenneta. Zobaczyliśmy tam Weskera z naukowcami Umbrelli. A właśnie, chyba w Resident Evil Zero Remake był pokazany Wesker z Birkinem. No. Poza tym ja chyba nawet mówiłem o Weskerze. Może nie. Nie pamiętam już. Dobra, teraz mamy laboratory key. Idziemy sobie tu. Otwieramy sobie te drzwi. Otwieramy sobie te drzwi. Już laboratoryki nie będzie nam potrzebne, więc sobie go wrzucamy. Mamy wolne miejsce w tym. A, mogłem sobie zostawić ammo do Magnuma. Tutaj jakby... A, to dobra. A co? Ale zjedziemy sobie tutaj. Tu musimy aktualnie... Jesteśmy w tym pokoju, aby załadować drugiego ammo diska. Tylko do niego trzeba się przetransportować takim dziwnym sposobem. Tu mamy strasznie brzydliwego przeciwnika. Mnie zawsze wkurwia.
wpadł już na moment. Dobra. Ogólnie ten przeciwnik, który właśnie wyskoczył z szybu. O, tu, dobra, zaraz powiem. Tu mamy na drugie mamy diska miejsce. Ładujemy go i git. O, i mamy jeszcze baterijkę. No ty chuju. No, teraz przesuwamy tą jakby szafkę. I wychodzimy sobie. No, użyliśmy sobie drugiego MO diska, a ja nie powiedziałem, co to jest za stworzenie. Tego stworzenia było tam na taśmie, bo prawdopodobnie jest to wytwór przypadku. Bo jest to połączenie muchy i człowieka. Tylko, że trochę takie małe. Dobra. Łez. Tu mam taki safe house, mały. Skitramy sobie tu amunicję. Całą jaką mamy. Czy niepotrzebne oczywiście. I weźmy sobie... A, nie musimy wziąć w sumie, bo tu jest... Jeden ten. No dobra, wezmę te granaty strzelce, zapiszę sobie, czy wsadzę sobie do tego... Do skrzyni. W sumie, wiecie co, jednak wezmę shotguna i amunicję, bo teraz będzie dużo tych much, że tak powiem, a one są bardzo wkurwiające. Magnuma nie biorę, bo zostawiam go, wiadomo, na ostatecznego bossa. Dobra. Teraz musimy iść sobie tutaj w tą stronę. No i tędy. Tędej. Najpierw może pójdziemy po... Weźmy strzelbę, bo te skurwysyny. Co? Jeden strzał z shotguna ich nie ściąga? Jestem już w szoku, ty. Takie małe gówno. O Jezu. Dobra, teraz tu mamy taki chujowy pokój. Idziemy tu i tu mamy ostatnią maszynę. Tu używamy dyska. I mamy tu otwarte. Nazwaliśmy drugiego takiego... Szczocha. O, szczochy, taki będę nazywał. Dobra, tu gdzieś słyszę szczocha jakiego. Jeszcze stoi. Dwa strzały przede mną. Ora, musimy teraz podejść tutaj i ogólnie wejść tutaj. I teraz piszę, że... Ogólnie, że jest... Nie ma paliwka, nie? Więc bierzemy kapsułę. I... No. Mój teraz jest light, bo... Po prostu... Znaczy idziemy oczywiście ją napełnić i ją tu przyniesiemy. Tylko teraz ogólnie jest taki haczyk związany z tą kapsułą. Ponieważ... jakby wam to powiedzieć... Teraz jest luz, bo jest pusta. Ale jak będziemy ją nieść... To będziemy musieli iść powoli, bo jak... Za dużo będzie, jakby za dużo wstrząsów, to ona wybuchnie. Także tak. Będziemy musieli iść powoli z nią, jak będzie już pełna, ale na razie jest, nie jest pełna, więc możemy sobie pozwolić na bieganie. Ale zanim pójdziemy napełnić tą kapsułę na paliwo, jak to się nazywa,
I zejdziemy sobie tutaj, wiecie? A czy podejdziemy tutaj i z ten... pociągniemy za te wszystkie dźwignie. Drzwi się otworzyły, a my sobie... No wchodzimy, nie? Dobra, ostro się. No, schodzimy sobie do piwnicy, można jeszcze raz, jeszcze niżej, kurwa, niż jesteśmy. Dobra, schodzimy. Mamy drzwi. Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. It won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. No, mamy... Chrisa w końcu znaleźliśmy i wiemy już, że to nie jest... To, że to on nie jest tym zdrajcą, bo jakby siedzi, kurwa, zamknięty, to... Kto by zabił Enrico, nie? Chociaż mógłby być to jakaś, kurwa, większa ataka. Tęga głowa mu się odpaliła, że zabił Enrico, jeszcze się sam zapnął w celi, żeby to nie było na niego. Nie no, żartuję, tak nie jest. Dobra, a właśnie, kurwa, zapomniałem napełnić kapsułę. Wziąłem, zacząłem gadać o tęgiej głowie Chrisa i zapomniałem paliwa nalać do kapsuły. Czyli idziemy tutaj, gdzie byliśmy już. Dobra, tu jeszcze nie... Czekaj, tego chyba nie paliliśmy. Dobra, otwieramy kapsułę i ją wkładamy tu kapsułkę. Ona już jest napełniona. I ogólnie teraz musimy właśnie iść o tak. Czy możemy podbiec kawałek, ale jak zrobimy oczywiście tego za duże jakby, za szybko, to, znaczy kurwa, za duży dystans podbiegniemy, to wybuchniemy sobie, nie? A tak to ja nie sejwowałem, to nie chcę tego wybuchnąć. Więc sobie będziemy spokojnie iść. Ile naboi? Oczywiście strzelanie, dalej możemy strzelać, więc wszystko jest git. Dobra. Dobrze, spaliłem sobie tych łebków tutaj, to nie mam Crimson Headów w tym pomieszczeniu. Jedynie co może nam teraz zagrozić, to muchy. Sobie wracamy. Znaczy wracamy, idziemy wstawić tu kapsułę. Pusto, dziwne, aż za dziwne. Kurwa, jebany strzoch. A tego to się nie spodziewałem, kurwa, wam powiem, widzowie. No cóż. Nie wiem, jak powiedziałem, nie mam zapisanego stanu gry. Więc no. Znaczy puszę oczywiście ten odcinek, a resztę zobaczycie jakby w następnym odcinku. Także...
A co mam kurwa zrobić? Grać kurwa to samo przez drugie 27 minut, no. Na kamerce jeszcze nagranie, kurwa. No co? Zrobię to co w dzisiejszym odcinku i zaraz. No, znaczy zaraz teraz sobie to przejdę. I nagram już kolejny odcinek zresztą. Jakby raczej z tego momentu, w którym wybuchliśmy, nie? Mniej więcej. Dobra. Że. Siema na razie. Cześć.